Krzysztof Rutkowski nie zamierza kryć się z tym, że zarobił w życiu mnóstwo pieniędzy. Były detektyw kocha wielkie loga sławnych marek na ubraniach, złote łańcuchy i wystawne przyjęcia. Czy w ten sposób rekompensuje sobie dzieciństwo, które spędził w biedzie? Krzysztof Rutkowski odpoczywa po weselu i komunii syna, które zorganizował w ostatni weekend. Trzeba przyznać, że celebryta nie żałował pieniędzy na imprezę. Mówi się, że wydał nawet 100 tysięcy euro, by podjąć gości. Jego syn otrzymał luksusowe prezenty za setki tysięcy złotych. Czy były detektyw rzeczywiście chce coś udowodnić epatowaniem bogactwem? Dzieciństwo Krzysztofa Rutkowskiego było biedne, Świat Gwiazd spytał byłego detektywa o to, czy rekompensuje sobie biedne dzieciństwo tym, że teraz nie zastanawia się, na co wydaje pieniądze. Musiał się wychować w strasznej biedzie, skoro teraz tak odreagowuje, wyczytała jedną z opinii dziennikarka. Krzysztof Rutkowski zareagował na to od razu, to jest nieprawda. Miałem wszystko, czego dziecko może zapragnąć. Mój ojciec był komendantem komisariatu, moja mama była kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego. Także biedy ja nigdy w swoim życiu nie zaznałem. To jest jakaś bzdura, widać, że ktoś nie zna mojej historii, przekazał. Krzysztof Rutkowski wspomina dzieciństwo, to nie pierwsze wspomnienie dzieciństwa Krzysztofa Rutkowskiego. Kilka lat temu opowiadał faktowi, jak wyglądało Boże Narodzenie, gdy był małym chłopcem. Jedno ze wspomnień związane było właśnie z jego ojcem, pamiętam wiele przyjemnych historii z tamtego okresu. Jedna z nich jest związana z prezentem, który dostałem od ojca. Tato przygotował dla mnie prezent, który ukrył w bagażniku samochodu. Oczywiście nie wytrzymałem i przeszukałem cały dom. Otworzyłem bagażnik, w którym znalazłem piękny, zdalnie sterowany helikopter niemiecki. Gdy mój ojciec wrócił ze służby, był milicjantem, zobaczył, że dzień przed Wigilią już bawię się prezentem.